Hej, jestem Zwibom, a to jest siódmy odcinek naszej gry PEGU w European Vesalis 4, gdzie naszym celem jest zdobycie osiągnięcia Sailor Moon, czyli żaga z księżyca. W tym momencie jesteśmy w takim trochę, można powiedzieć, w nie najlepszym położeniu, ponieważ liczba naszych sojuszników się skurczyła o Jampur. I mamy teraz Jampur, Bachmanis i Vijay Vijayanagar jako naszych rywali. Bachmanis dlatego ma technologię 10 poziomu militarną, którą też możemy wziąć. Więc to nie jest akurat tak najgorzej, można powiedzieć. I tak naprawdę kusi mnie, żeby wziąć zamiast ekonomicznych idei w tym momencie, żeby wziąć idee militarne, dokładnie defensywne. I tak też zrobię. Możemy... Nie, wolę akurat tutaj. Nie chcę dostawać słabego dziedzica. Tutaj pójdziemy. Nie, chociaż wy powinieneś pójść do Patny. Dobra. My będziemy 17, ty będziesz 12. I ponownie zrobimy taką sztuczkę w postaci skorzystania z darmowego manpowera z naszego fortu. Tutaj go wyciągniemy. Łączymy regimenty, znaczy armię. Zmieniamy utrzymanie armii na minimum. Teraz gdzie mamy tirchutcy separatyści w Patnie? Dobra, możemy zacząć nawracać Patnę samo z siebie. Tutaj mamy mały garnizon na razie, więc niestety nie będziemy mogli skorzystać z tej sztuczki, jeśli dojdzie do powstania. Ale przynajmniej utrzymać się powinien ten fort do momentu... Dobra, czyli fort na razie się odzyskuje, powiedzmy, rozmiarowo. Zobaczmy, Bachmanis wysunęło przeciwko nam embargo, więc my zrobimy embargo z powrotem. No i niestety nie możemy zabić embarga na Vijay Vijayanagar, ale zawsze możemy wrzucić embargo na Mewar i też możemy, nie możemy zrobić embarga na Ayutthaya. I mi się wydaje, że naszym kolejnym celem, naszym kolejnym przeciwnikiem będzie mimo wszystko jednak Ayutthaya. Dobra, tutaj sobie przyspieszmy do czwórki. Miasta domagają się przez 10 lat zwiększona autonomia. Dobra, możemy to przeżyć. Weźmiemy tutaj pana od budowania, konstruowania siatki szpiegowskiej. Gdzie mamy na Belitung, mamy te plus 3 do niepokoju, więc tutaj wrzucimy sobie, zwiększymy autonomię. No i aha, czyli mamy teraz wybuch powstania w Patnie. Jaki tutaj mamy garnizon? 1600 ludzi, więc też z chęcią sobie skorzystamy, żeby zwiększyć nasz stan stan armii.
Skonsoliduję sobie, nie, albo nie będę konsolidował. Przy takim morale powinniśmy sobie poradzić, mimo wszystko. 9 będziemy na miejscu, możemy kolonii straż, bardzo fajnie. Zobaczmy, jak tam jest z tym morale. 0,43, 0,15. Łączymy armię, wycofujemy się, zmniejszamy na minimum utrzymanie i teraz możemy sobie ją bez problemu chyba kompletnie darować z tym fortem. Bardzo fajnie. Mamy bardzo dobrego władcę. Mamy bardzo dobrego władcę, ale problem jest tylko taki, że mamy bardzo niską legitymizację władzy, więc możemy to oznaczać trochę problemów z niepokojami, takimi jak na przykład bengalscy separatyści, ale wierzę, że sobie damy radę. Powołajmy, właśnie tutaj zbadajmy tą technologię, potem zbadajmy sobie rajtarów, królewski mariaż nie podziękuje. Zmodyfikujmy naszą armię do nowej kawalerii, nową artylerię, której jeszcze nie mamy ani jednego regimentu w armii. Mamy 30/33 regimenty. No cóż. Kolonialny entuzjazm, a już mamy kolonialny entuzjazm, więc akurat ten modyfikator z misji nam mało co da. Teraz sobie zaraz powołamy odkrywcę. To jest strasznie słaby odkrywca. I teraz będę chciał wschodnie morze chińskie. Tak, chcę więcej karmy i prestiżu, oczywiście. Czy mogę skolonizować Manilę? Manila byłaby dla mnie jednym z lepszych tutaj kolonii. Ponieważ będę chciał odkryć jak najszybciej Amerykę. Ponieważ nikt, okazuje się, że nie stworzył jeszcze kolonializmu. Mamy 1519 rok, więc to jest dosyć ciekawe, powiedziałbym, rozwiązanie. Zobaczmy, jaki w ogóle jest nasz zasięg kolonialny. 412,5, czyli nie najgorzej. Manila nam trochę przedłuży to na wschód. Sama Manila jest bardzo dobrą prowincją. Tutaj widzę, że mamy Ternat i Tidor i one się tutaj rozwijają. No dobra, chcesz mi oddać Pagariung, czy jeszcze nie? Jeszcze nie chcesz. Eksplorujemy w takim razie wschodni Ocean Indyjski. I zyskujemy teraz 5,7 dukatu. Więcej karmy, więcej prestiżu. Prestiż mi się przyda do odzyskania tej nieszczęsnej legitymizacji. Do kolejnej technologii mam 12 lat. Za te 12 lat to w takim razie zdążę, biorąc pod uwagę, jak teraz generuję liczbę punktów władzy militarnej. Wezmę sobie military drill, co pozwoli mi łatwiej zwalczać przeciwników. Zobaczmy, czy ktoś tu w ogóle ma. Ty masz idee defensywne. Ojojoj, to może boleć. Ty masz. Ty jesteś za to szyjtą, więc tak masz wysokie morale. Niestety. Eksploracja w wybrzeże wschodniego Oceanu Indyjskiego. Tutaj powinniśmy dzięki temu odkryć tą wyspę. Chyba? Nie? Tak. A, mamy Andamany. Bardzo dobrze. Belitung został skolonizowany. Tak, chcę w Tawaj mieć claim.
prestiż i legitymizacja czy merkantylizm? Legitymizacja jest dobrą rzeczą, bardzo dobrą rzeczą, ale merkantylizm też. Wtedy będę miał 24, więc będę jeszcze więcej zarabiał na handlu. Niech będzie merkantylizm. No, zyskujemy dzięki temu troszkę. Skończył nam się rozejm z Xenvi i z Ayutthayą. W takim razie teraz Południowe Morze Chińskie. Langshang chce przyjść na pomoc, Mongyang nie, a jakbym zaatakował na ciebie, to zarówno Langshang, jak i Mongyang pomoże. Zobaczmy, jaka jest teraz armia Ayutthaya. 30 tysięcy, Xenvi ma 7. Ty masz jakieś problemy, widzę. Xenvi tutaj z separatystami chyba. Czy chcę spłacić pożyczkę? Ależ chcę, oczywiście. W tym momencie jaką mam... Spadliśmy poniżej 1000 dukatów pożyczki. To jest zawsze in plus. Zwiększmy utrzymanie armii, żeby odzyskać część armii jeszcze z miesiąc, żeby nie wpaść w pożyczkę. Tutaj pójdziemy do delty Bengalu. Pozbędę się tego regimentu najemników. Powiem wam do widzenia. Ok, no to już wygląda jako tako. Mogę wziąć kolejną technologię administracyjną i z chęcią to zrobię. Eksploracja południowa, wybrzeża Południowego Morza Chińskiego. Tutaj mamy Ryukyu, Japonia dalej wygląda jak wygląda, Bahmanis kombinuje tutaj chyba, żeby się do mnie dobrać. To jest jedna rzecz, z której się strasznie obawiam, to jest to, że... jak tylko wywołam wojnę Xenvi i Ayutthayi, to mogę mieć wtedy problem tutaj na zachodzie, więc w sumie tak czy siak mogę już zacząć te forty tak czy siak ponownie obsadzać. No i się nie udało. Niestety ktoś stworzył kolonializm w Grenadzie. Czyli jakbym był trochę szybszy. A Ayutthaya wywołała wojnę Malakka. Ojej. Jak mi strasznie przykro. A i przecież mogę zrobić w ten oto sposób tą wojnę wywołać. Więc zobaczmy na razie, tak, jeszcze powołam sobie regiment artylerii w Pegu. I teraz co tutaj? Zwiększymy sobie utrzymanie armii na maksimum. Stać mnie na utrzymanie armii na maksimum. To jest dosyć intrygujące.
Ty masz 9, ty masz 8, więc Ayuta jest nawet słabsza. W takim razie bierzemy o Kęg Tung, czy o... nie, o Mong Nai. Wzywam was, moi drodzy sojusznicy. Tutaj do Sukhothai wyślę najemników razem z generałem jednym. Tutaj wezmę Cold Diet, wezmę, powołam sobie jeszcze generała. No, jesteś taki, powiedzmy. Tutaj będę oblegał dwie prowincje. Tutaj sobie rozproszę na ten moment armię, żeby po prostu po pierwsze widzieć więcej i pozajmować jak najwięcej prowincji Ayutthai, które nie mogą zostać, powiedzmy, odzyskane. Jednocześnie, żeby nie tracić niepotrzebnie ludzi podczas oblężenia. Tutaj mamy dżunglę, ale ta dżungla nie jest nabrzeżna, więc tam mamy mniejszy force limit. Tutaj mnie tak naprawdę nie obchodzi za dużo, co się stanie z Mong, z Krzenwi, bo tak naprawdę jedyna rzecz, która w tym momencie jest tutaj dla mnie ważna, to jest być może, żeby zdobyć sobie to Chiang Rai. Reszta jest mało ważna, ale najważniejsze jest, żeby osłabić tutaj Ayutthaya i nie mieć zagrożenia w razie czego, jak mi tutaj na wschodzie coś będzie, na zachodzie będzie mi tutaj coś, ktoś kombinować. Kiedy mi się kończy Inkwizytor? A, za 2 lata mi się skończy modyfikator ten od Inkwizytora, więc na razie mogę wziąć sobie Raza Dalit Mani. Co prawda zapewnia mi tylko plus 1 do relacji i do tego jeszcze nie zwiększa mojej siły misjonarzy, ale i tak mam miał w miarę na jakimś tam poziomie. Tutaj więc Ayutthaya oblega biedną Malakkę. Jeszcze tu został drugi fort Ayutthai. Dobra, którędy idziesz? Przez Rachtaburi. Mogę poczekać, aż on się tutaj jakoś ustawi tak, że... Dobra, tutaj sobie gdzieś przejdziesz, prawo. Tutaj do Pegu idziesz. Ach, okej. Okay. Poproszę o kontrybucję od kupców. Dobra. Zobaczmy, jakie mamy. Mógłbym spłacić tą pożyczkę za 128 dukatów. Ups. To wygląda źle z tą armią. Jedyna taka zaleta, że ja mam 10 technologię wojskową, podczas gdy Ayutthaya ma 8. Powinienem tutaj wygrać, zwłaszcza jak Mong Yang dotrze na czas, ale chyba nie dotrze. Nie przy takich rzutach, więc ja się tutaj wycofam. Dobra, tutaj ważne jest wesprzeć tą armię. Jaki mam, moja jest karma, mam w miarę ok. Dobra, tutaj powinienem wygrać. I wygrałem. Dobra, Sukhothai jest moje. Nie, niestety wpadłem w dług przez to.
stackwipe, teraz ci też zostaną zestackwipowani, jeśli wszystko pójdzie zgodnie po mojej myśli. Czy chcę spłacić pożyczkę? Na razie nie. Ach, niestety bez stackwipa. Teraz mi się mój niestety manpower za to skończy. Więc weźmy takie dwa regimenty. Tutaj będę powoli prowincję po prowincji zajmował. Krzenwi ma jeszcze gdzieś armię, tylko nie wiem gdzie. No dobra. Trafił mi się jeszcze przywładca od poprzedniego, ale z drugiej strony, no niestety znowu moja cała autonomia poszła. Nie autonomia, tylko legitymizacja ich legitymizacja i stabilność poszła po prostu się czesać. Dobra, tutaj bym został. Nie. Mongyang tu powinien wygrać. Dobra, bardzo fajnie. Krzenwi tutaj przegra. Weźmy sobie ten military drill, dzięki czemu produkujemy więcej dóbr. Więcej dóbr oznacza, że nasz handel też, że tu po prostu będziemy więcej zarabiać tak naprawdę. A raz też będziemy więcej, ponieważ produkujemy więcej dóbr, no to też po prostu więcej zarabiamy na produkcji. Dobra, spłaćmy tą najmniejszą pożyczkę ze 136 dukatów. Tutaj zajmiemy sobie tą prowincję. Dobra, wy macie, powinniście tutaj dalej coś eksplorować, więc eksplorujcie zachodni Ocean Indyjski. Tutaj armia Ayutthaya niestety wygląda jak wygląda. Ming walczy z Daiviet. Aha, nie, już myślałem, że ten. Zobaczmy jak to wygląda. Ayutthaya ma wysoki war entuzjazm, pewnie z powodu tej bitwy tutaj. Ja mogę sobie tutaj zaatakować na tą armię. Dobra, stackwipe typowy. No i jak muszę w końcu któregoś dnia zbudować tutaj w końcu porządne budynki w stolicy, bo to 39 developmentu i to jest aż wstyd nie mieć tutaj żadnych budynków poza świątynią. Ale niestety póki będę utrzymywał takie oto, a nie inne. Dobra. Okej. W razie czego zawsze będę chciał od samego od was będę chciał tak naprawdę tylko wzięcia dla siebie Chiang Rai, ale od was to ja będę chciał przede wszystkim cały ten state i idealnie byłoby coś takiego, tylko to już byłoby trochę dużo. Znaczy nie, to tylko Ayutthaya by wkurzyło. Ale to jest też 85 overextension, co oznacza 460 punktów administracyjnych do skorowania. Z drugiej strony to mógłbym po prostu wypuścić sobie takiego Ligor jako wasala. I cały ten state, tak, więc to bym tak po prostu te dwa state'y wziął. A więc tutaj będę jeszcze musiał długo, długo oblegać Ayutthayę. Mogę tak zdobyć prestiż i karmę. Bardzo chętnie. Powołam sobie inkwizytora. I tego inkwizytora za 6 dukatów. Ach, trochę drogi. Trochę drogi, ale z drugiej strony byłby też bardzo dobrym.
Tutaj mamy ile jeszcze? Raz, dwa, trzy, cztery. Ach, myślałem, że tutaj, że Ayutthaya, czy może Malakka tutaj się będzie odgryzać od południa, ale no jak widać na razie nie. Jak tylko ten fort upadnie, wtedy będę mógł dorwać i być może dokonać stack wipe'u. A, tutaj mi to spryciule też oblegają z Ayutthayi. Mongnai, który jest moim wargolem. Dobra, teraz powinienem zbierać już punkty dyplomatyczne znowu na kolejną technologię, zwłaszcza, że to pozwoli mi badać technologię u innych. Ależ oczywiście, że chcę gotówkę, bardzo chcę tą gotówkę. 135 dukatów i teraz 146, tutaj w Pegu bym zbudował, ale może nie w tym momencie. No niech ta nieszczęsna Ayutthaya po prostu upadnie. No upadnij, że... Bengalscy separatyści... Tak, tak, no niestety. Jeśli Ayutthaya tutaj zwycięży, no nie, nie zwyciężyła, dobra. Zrobiłbym to w takim razie może w ten sposób. Wziąłbym sobie na razie ten jeden state od Ayutthayi i całą gotówkę. Płacę tą pożyczkę. Zbuduję sobie tutaj w końcu koszary. Co workshop tak mało mi tu daje? Dlaczego? Dobra, 0,17. Ja nie będą te koszary na razie, żeby mieć większy manpower. Ja mógłbym nawet to wszystko dla siebie już tutaj przygarnąć, całość tych prowincji. Tylko pytanie... Ach, to w ogóle to jest inny state, to tak naprawdę chcę Kengtung. I czy ciebie chcę, to są Shan Hills? To są te wzgórze, które tutaj jest Xipał i Xenvi. Ale to będzie kolejny state, który będę miał dłużej, będzie mi wszystko zajmować. Więc ja bym wziął sobie gotówkę, reparację. Ja bym sobie wziął ten Kengtung tak naprawdę. I zakończ rywalizację z Langshang. To wydaje się niegłupie. Dobra, no to sobie teraz zacznijmy to wszystko korować od najtańszego za 52 punkty i 57. Tutaj dalej mi tu eksploruj. Belitung już prawie ma odpowiednią liczbę populacji. Mongnai nie jest moim, w razie czego. Do kiedy mam z tobą rozejm? Z tobą mam do 27 roku. Oj, ja nie mam na ciebie w ogóle roszczeń. Trzeba tobie wrzucić, zacząć budować siatkę szpiegowską. Monastic Order domaga się w Bengal Delta bym w takim... Nie. W takim razie tutaj bym wrzucił sobie ten Monastic Order. Jaka to jest armia? 33 tysiące buntowników. To jest dużo. To jest bardzo dużo buntowników, w razie czego. Zarabiam teraz 4 dukaty miesięcznie, więc nie jest to najgorzej.
Tak naprawdę największy tutaj byłby problem tylko jeśli ci buntownicy bengalscy by się pojawili w jednej armii, jednej prowincji. Minus 2 legitymizacji, nie, przykro mi, nie stać mnie. Ty masz ujemny prestiż. A, ja płacę też sporą gotówkę za wykorzenianie korupcji, więc to jest zawsze coś. Nie będzie ten inkwizytor w takim razie. I zacznijmy też korować kolejną prowincję, czyli Merguj. To chyba też jest moja prowincja, tak, moja kultura. Ale to dlaczego by nie... Czy chcę Tirhut zrobić tak zwany influence nad nimi? A dlaczego by nie? Dlaczego wy tutaj macie... Inna grupa religijna i... 15 developmentu cały czas jest, uważa, że jego podstawa ekonomiczna jest wystarczająco duża w stosunku do moich 400 developmentu. No, bywa i tak. Malakka tutaj przegrywa. A pytanie teraz... Pasaj. Nie chcesz. Nie chcesz, nie chcesz. Chcielibyście sojusz, ale nie chcecie w razie czego mi oddać moich prawowitych ziem dla mojego wasala, więc tutaj będę musiał wam spuścić prędzej czy później łomot odpowiedni. No i bierzemy sobie technologię i potem będziemy brać znowu ideę eksploracyjne, aż w końcu będziemy mieli... No tak, tutaj przyznam, że strasznie się boję niektórych tych buntów. 35 tysięcy to jest mnóstwo, ale... Zobaczmy, wy macie co? Separatyści z Orissy. To jest tutaj... No dobra, postawmy sobie sprawę szczerze. Sundarbans to jest po prostu, nie jest prawie że warte tej autonomii. Tutaj mamy Chittatong, ja tu mam Kler. Dlaczego ja tutaj wrzuciłem Kler zamiast kupców? To ja chyba się nigdy nie dowiem. Ale za to Kler będę musiał wrzucić do innych prowincji, na przykład jak tu, czy... Czy też na przykład taki... tutaj można wrzucić ten kler od biedy. W Awie i Pagan mamy odpowiednio. Tutaj możemy jeszcze w Monk Pie. No okej, okay, to powinno na razie zaspokoić ich potrzeby. Bengalscy separatyści w Daka. W Dace chcę mieć... Czekaj, tutaj wrzuciłem nobility, to też nie jestem pewien. Mógłbym teraz... Dobra, w ten sposób tutaj się pozbyłem problemu, powiedzmy, tej autonomii, czy tam, no tak, tego problemu. I teraz pytanie znowu, gdzie, co, komu tutaj wcisnąć. No tak, w tym momencie tutaj mamy już 34, no tak, mam przy takim worek zresztą nic dziwnego, że nam tutaj wszyscy chcą podnieść bunty, zwłaszcza, że moja legitymizacja jest daleka od idealnej. 34 tysiące. Teraz tak,
Tutaj nie chcę tej prowincji podnosić. Tutaj mogę podnieść tą autonomię. Spadnie mi trochę wartość podatkowa. Ale będę miał przynajmniej jedną prowincję mniej do załatwiania. Tutaj. Tutaj wy jesteście mało, generujecie gotówki. W tym momencie mam już tylko 29 tysięcy. Midnapor mógłby mieć gildie kupieckie. I mógłbym też zwiększyć tutaj autonomię. Teraz już tylko 26 tysięcy, to jest 4 plus 5. Czyli mamy 11, 18, 22 tysiące plus modyfikator z technologii militarnej. Dakę też mógłbym wrzucić w ręce gildii kupieckich. Dobra, w tym momencie mamy wszystko z głowy, jako tako. Dobra, więc w razie czego już bunt teraz nie będzie aż tak straszny. Dalej będzie straszny, ale nie aż tak. Wojna domowa, ponieważ mamy... Możemy tak, dostać nową... nową małżonkę 3-4-4, która jest z, jak gdyby z ludu, i wtedy dostaniemy minus 1 do niepokojów społecznych, ale jednocześnie stracimy 20 legitymizacji. To już praktycznie nie będziemy mieli w ogóle. I ten efekt ze straty legitymizacji prawie się pokryje ze stratą National Unrest, do tego jeszcze stracimy tolerancję prawdziwej wiary i tak dalej, więc no, niestety tutaj muszę odmówić. Więc przykro mi. I to jest dobry też moment, żeby zakończyć ten odcinek. Tak czy siak trochę złapaliśmy i trochę pobiliśmy Ayutthaya, no i potem będziemy kontynuować nasze dzieło. Tym razem już będziemy kontynuować w kierunku południowym naszą agresja, nazwijmy to, czy jak, ile by ci kosztowało? 200 punktów? Nie, dziękuję. 200 punktów to dużo punktów. Za to możemy tutaj wysunąć roszczenia do Barind, jaką Janpur ma teraz. Walczyć z Deli i Bahmanis. O co to jest wojna? Janpur chce podbić u Upper Doab. Janpur ma tylko 8 technologię. Wszyscy twoi sojusznicy na razie by chcieli ci odpowiedzieć, ale to jest coś. W jednej prowincji 21 tysięcy, dobra, to nie jest tak strasznie. Zwłaszcza, że... A nie, ty masz 10 technologię wojskową, więc tak średnio. Tak czy jak ja będę się z wami żegnał, dzięki, trzymajcie się, no i do zobaczenia już niedługo. Hej!